Witam. Witam. Dawno nie robiłam live'a, więc czuję się jakoś tak nietypowo. Nie mam ze sobą żadnej lampy, żadnego profesjonalnego oświetlenia, tylko to, co jest ze sufitu i mi pada cień na oczy, więc nie wyglądam aż tak jak czy no, na żywo nie wyglądam aż tak źle jak tutaj. No kurczę, ten cień pod oczami to mi się bardzo nie podoba, ale fakt faktem jestem po samym dniu pracy w szkole, po zajęciach w gabinecie i po różnych innych obowiązkach. No bardzo mi przeszkadza ten cień pod oczami. Najlepiej to by tak było, trzeba trzymać. No ale no nie będę, no. Także dobra, pamiętajcie, nie mam aż takich worów pod oczami. A może jakbym tak na stołeczek wzięła, to by było troszkę lepiej. Uwaga, będę wam oczywiście pokazywać moje nowe pomoce, moje nowe książki. Wcale nie jest lepiej. Dobra, nieważne, never mind. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście, że to nie ma znaczenia, jak ja wyglądam, ale wiecie, znacie mnie, no nie lubię źle wyglądać, tym bardziej, że mam prezentować nowe pomoce, więc dobrze by było, jakbym sama ja siebie też prezentowała zacnie. O, dotyczących kuchni. Czyli już Ania, kupiłaś sobie najnowsze pomoce? No to fajnie. Słuchajcie, zaraz wam pokażę wszystkie. Dzisiaj nie będę poprawiała okularów, ale będę poprawiała siebie, bo to światło jest okropne. Dobra, zanim przejdziemy do pokazania, bo oczywiście mam do pokazania cztery nowe pomoce, pokażę. W ogóle ja muszę też sobie przypomnieć, co w nich jest, bo dawno ich nie widziałam, bo dopiero z pudełka wyciągnęłam. Jednak na początku chcę coś zrobić. Ja na Facebooku mało już publikuję rzeczy, jakoś tak nie mam. O, może tak przesiądę. Nie mam tak za bardzo motywacji, bo Facebook zajebiście ogranicza wszystko, tak jakby bardzo próbują robić tak, żeby twórcy musieli wykupować reklamy, jakieś tam promowanie i naprawdę te posty się mega słabo wyświetlają. No więc nie jesteście w ogóle na bieżąco z tym, co się u mnie dzieje. A na przykład dzieje się to, że teraz w szkole razem z kołem medialnym i gośćmi, a tymi gośćmi są. A tymi gośćmi są moje Jerzy i też dzieciaki z innej klasy specjalnej. Razem właśnie z kołem medialnym i naszymi gośćmi kręcimy opowieść wigilijną. Opowieść wigilijną w formie takiego filmu. Nie, że jakiś teatrzyk, nie, że jakiś musical. No, po prostu kręcimy swój film. No i mamy, no dużo tych nagrań jest. One są bardzo sympatyczne, fajne, ale jednak męczące, a montowanie to w ogóle jest już męczące. Dzisiaj w przerwie rozmawialiśmy na temat social mediów. No niech też te dzieci nasze wiedzą, że social media służą też do fajnych rzeczy, a nie do tylko głupot. Także chciałabym ich wszystkich pozdrowić. I oczywiście sobie zapisałam imiona, żeby nikogo nie zapomnieć, bo byłoby faux pas, jakbym kogoś zapomniała. I chciałam pozdrowić moich uczniów z mojego koła medialnego, którzy się naprawdę bardzo starają, żeby fajnie zaprezentować ten nasz film Opowieść Wigilijna, więc pozdrawiam z tego miejsca moich uczniów: Amelię, Jagodę, Martynę, Ewę, Kacpra i Stasia, Nadię, dziewczynki Aurelkę, Julię, Maję i Piotra. Piotrek nie jest dziewczynką, tylko się tu się akurat tegował. No i Szymona, który gra główną rolę, czyli Scrooge'a. Także pozdrawiam was dzieciaki serdecznie. No, żebyście widzieli, że TikTok, Facebook, Instagram to nie tylko głupoty, ale że można fajne rzeczy na social mediach robić. Także ja do tego ogólnie zachęcam. No właśnie, można też pisać książki. Można też pisać książki, to trzeba troszeczkę ogarnąć programy graficzno-komputerowe, czego też się na zajęciach medialnych będziemy uczyć. Także no widzicie, że warto. Dobra, i już przechodzę do pokazywania książek. Także tak. Zaczynamy od tego, że ja nie miałam tak jakby w planach robienia kolejnych książek. Każdego dnia mówię więcej, bo być może nie wszyscy wiedzą, ale książeczki każdego dnia mówię więcej. Są już w starszych wersjach. No i tam są po prostu pory roku, nie? Wiosna, lato, jesień, zima. Jakby ktoś nie wiedział, jakie pory roku są. I to jest na bardzo prostej zasadzie, aczkolwiek uważam, że te są lepsze. Z kilku względów. No może najpierw przejdźmy do zwierząt. To jest taka najbardziej standardowa. Myślę, że największej liczbie dzieci może się spodobać, bo o zwierzętach ogólnie rozmawiamy. No jest dużo dzieci, które się interesują zwierzętami. No i po prostu na przykład na zajęciach w przedszkolu, no wiadomo, że też o zwierzętach często mówimy. Czy to egzotycznych, tak? Czy to leśnych, czy to i różnych.
No i czym się wyróżniają się te książeczki Każdego Dnia Mówię Więcej? Tym, że mają duży format, bo jak widzicie, to jest A4, więc to jest duża książka, w miękkiej okładce jest lekka, nie jest też gruba i wyróżnia się to tym, że mamy białe tło. Każdy obrazek jest na białym tle, także dokładnie widać to, co chcemy właśnie pokazać. To są wszystko takie rysunki, nie są to realistyczne zdjęcia, natomiast rysunki też nie są jakieś takie bardzo animowane, jakieś upiększane, jakieś takie z nierealistycznymi, nie wiem, oczami słodkimi, nie. Bardzo realistyczne, ale jednak obrazki, a nie fotografie. No i to też charakterystyczne dalej zostało to, że jest czerwona czcionka, wielkie litery i podpis. I to może można wykorzystywać do czytania globalnego, no bo te książeczki są skierowane właśnie głównie do dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Te książki jak najbardziej dla pełnosprawnych dzieciaków też, tylko po prostu dla tych młodszych. Z tego co wiem, to właśnie małe dzieci lubią te, no na pewno nie wszystkie, ale akurat moich znajomych dzieci lubią i to w sumie też między innymi dlatego postanowiłam je wydać, bo moi obserwatorzy na Instagramie pisali, że fajnie by było, gdyby powstały kolejne części i też moja koleżanka Monika, jeśli będzie to oglądała, to Monika, pozdrawiam Ciebie i Karolinę, dlatego że właśnie córka Moniki, Karolinka, bardzo lubiła oglądać te książeczki i teraz dostanie nowe. Także to, co się podobało w tamtych, to wszystko tu jest, ale po prostu ja uważam, że teraz te ilustracje, widzicie, są lepsze, bo tamte były takie mega proste i tamte nie były aż tak bardzo realistyczne, tamte sama rysowałam to takie w programach takich, których jeszcze nie ogarniałam za bardzo. Te już robiło wydawnictwo, ale oczywiście ja wszystko musiałam akceptować, więc są takie realistyczne te obrazki, nie? No na przykład ten słoń, czy ta żyrafa, no widać, że to nie jest zdjęcie, że to nie jest fotografia, ale zobaczcie, no właśnie, w ogóle Wam pokażę, że to nie są tylko takie zwykłe, znaczy zwykłe zwierzątka, że można zobaczyć leniwca, że można zobaczyć orangutana, krokodyla, wiecie, że nie tylko lew, tygrys, te takie, które zazwyczaj są w, nie wiem, w jakichś zabawkach dziecięcych, w układankach, że są różne. I jest tam kawałek zoo, jest foka. W części zwierzęta są, właśnie te były egzotyczne, te były morskie, jest też żaba i później zaczynają się takie domowe. O, już tę książkę zniszczyłam, źle otworzyłam. Są wiejskie zwierzątka, jest krowa z wymionami, żeby nie było, jest koza z wymionami, żeby nie było. Ostatnio powiadałam koleżankom w pracy, że ja krowę doiłam i się zdziwiła, że jak to możliwe? No możliwe, no się doiło się krowę. Kozę też, znaczy próbowałam, kozy się akurat nie dało. O, widzisz, Monika napisała, że Karolina lubi oglądać, więc jak przyjedziesz, to dostaniesz nowe książeczki. Dobra, nie wiem jak z moim internetem, więc muszę się śpieszyć. O, no i też są ludzie, w tych książeczkach ogólnie też są postaci, więc widzicie, że jest rolnik i rolniczka, tak? I nie wiem, czy szukają żony. I rzeczywiście też jesz. Dobra, no wiadomo, że są różne zwierzęta. I że jest napis. Niektórych jest napisane to, co one wydają z siebie, czyli dźwięki, na przykład aj, boli. Właśnie o to chodzi, że te książeczki tworzyłam głównie z myślą o dzieciach z opóźnionym rozwojem mowy. One będą super. Będą też dla małych dzieci z autyzmem, z którymi próbujemy zaczynać się bawić. I właśnie dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, bo nie tylko nie jak robi jeżyk tup, 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 ale właśnie ać, a, boli, au, boli, bo boli to jest bardzo ważny komunikat. No i właśnie, co tutaj mamy w tych małych ramkach? Mamy przeróżne tutaj takie rzeczy w tych małych ramkach. Na przykład tutaj, jeż ma dużo kolców, które kują. Au, au, spróbuj zrobić swojego jeżyka z plasteliny wykałaczek. Czy możesz go pogłaskać? Widzicie, czyli tu była propozycja. Tak, są już dostępne, Ania, one są już od dawna dostępne, tylko ja po prostu musiałam pojechać do domu, żeby je sobie odebrać, bo przyjechał, no, bo tak. Na przykład, one zachęcają do, te teksty tutaj, zachęcają do obserwacji tego obrazka, zachęcają do obserwacji otoczenia, zachęcają do korzystania ze swojego doświadczenia,
zachęcają do zabaw, zachęcają do różnych rzeczy. Na przykład wilk. To jest wilk. Do jakiego zwierzaka wilk jest bardzo podobny? Jak myślisz, jakie inne zwierzątko też ma takie cztery łapki, taki ogonek, taki pyszczek, takie zęby itd. No to psa, prawda? No właśnie, a jak wyje wilk? Au! Pobaw się wilka i tutaj przy tej zabawie robimy taką zabawę jak zabawa w udawanie, czyli dla dzieci z autyzmem to będzie fajne, udajemy, że jesteśmy wilkami, ale oprócz tego jest to ćwiczenie motoryczne, bo to jest z pozycji czworaczej, wyciągamy buzię do góry, prawda, czyli głowa do góry. To jest ćwiczenie już motoryczne, plus jeszcze logopedycznie, bo sobie tam AU i tak dalej. Tak samo na przykład jak zając. Zając ma bardzo długie uszy, pokaż je. Czyli trzeba pokazać na obrazku, gdzie są uszy. Tu są uszy. Zające potrafią bardzo szybko skakać. Spróbuj skakać tak jak zając. Pamiętaj, aby przygotować pomieszczenie, musisz mieć dużo wolnego miejsca na długie, szybkie skoki. Widzicie? Czyli plus na przykład funkcje wykonawcze, czyli co musisz zrobić? No przygotować otoczenie. Co to za otoczenie? No to gdzie teraz tutaj jesteśmy? Czy jest tutaj miejsce na skakanie? Nie ma. No to musimy ten stolik i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo naprawdę mega fajnych rzeczy. No nie będę chyba skromna, nie po to tutaj robię ten live, żeby teraz mówić tam skromnie, no po prostu mi się to podoba. Patrzcie, tu jest dzik, nie? Do jakiego zwierzątka podobny jest dzik? No, dziecko może mieć problem. A zobacz tutaj, dzik jest trochę podobny do świnki, bo ma taki sam ryjek. No właśnie, tutaj dziewczyny piszą, że polecają z wcześniejszych tych wersji. Piosna to jesień, zima, więc to będzie fajne uzupełnienie, fajnie, że korzystacie. Dobra. Idziemy do miasta, do części fioletowej. Fioletowy to jest jeden z moich ulubionych kolorów. No i też, zobaczcie, moim zdaniem to są fajne ilustracje, one są prawie jak fotografie, są bardzo, bardzo podobne. No i zwróćmy uwagę na przykład na autobus. Autobus, czy jechałeś kiedyś autobusem? Odwołanie do doświadczenia. Jechałeś czy nie jechałeś? Nie, chyba nie. A na wycieczce, pamiętasz? A no właśnie, czyli to jest autobus, to okej, więc rozmawiamy o przeszłości. O tym, co dziecko kiedyś przeżyło. I rozmawiamy po prostu o tym. Autobusem może jechać wiele osób. I teraz propozycja zabawy w autobus. Zbierz kilka krzeseł, ustaw je jedno za drugim, pobaw się w kierowcę autobusu. Kto będzie Twoim pasażerem? Może mama, może tata, a może miś, a może ktokolwiek inny. Ja za dzieciaka pamiętam, że się tak bawiłam, że ustawialiśmy z rodzeństwem krzesła. No i była super zabawa w autobus. I przy okazji można też zahaczyć o TUS, czyli właśnie, że wchodzimy do autobusu, mówimy dzień dobry, pytamy, czy wolne miejsce, czy można usiąść, trzeba wytłumaczyć dzieciom na przykład, że nawet jeśli widzisz, że jest wolne, to jednak kultura wymaga tego, żeby się zapytać, prawda? Bo tak jest, się pyta, czy jest wolne, albo czy można usiąść. Hulajnoga i widzicie, jest rower, jest dzyń-dzyń, czyli że jeśli rower ma dzwonek, to ten dzwonek robi dzyń-dzyń. I zwróćcie uwagę, no, na przykład na to, że tu mam pytanie, ile ten rower ma kół? No to wiadomo, że liczymy. 1, 2, mam dwa koła. To jest rower dla dziecka czy dla osoby dorosłej? Jak myślisz? Więc odwołanie się do doświadczenia, widziałeś kiedyś rower dla dziecka i tak dalej, i tak dalej. No co dziecko nie odpowie, to będzie dobre, jeśli po prostu dobrze to uargumentuje. Bo jeśli powiesz, że to jest rower dla dziecka, no to okej, jeśli uważasz, że to jest rower dla dziecka. Bo nie wszystkie rowery dla dziecka przecież muszą mieć to dodatkowe kółka. Pokaż, gdzie trzymasz stopy. To są pedały. Tutaj trzymamy stopy. Kiedy siedzimy na rowerze, to tutaj trzymamy właśnie stopy. No i właśnie, połóż się na plecach, udawaj, że jedziesz rowerem. Czyli, że jedziesz rowerem, czyli robimy ćwiczenie typowe rowerek, więc no i udawaj, że twój rower ma dzwonek, czyli lub dzyń-dzyń. Mamy sygnalizację świetną, bo w mieście przecież to jest bardzo ważne. No i tutaj na przykład jest chodnik, jest zaznaczone, że to jest chodnik. W mieście najczęściej, bo nie zawsze, chodzimy po chodniku. Chodnik jest tuż przy ulicy. Zobacz na obrazku, strzałki pokazują chodnik, tak? Czyli, że tu możemy chodzić, tu po ulicy nie chodzimy, tylko tu przechodzimy na drugą stronę ulicy. No i mamy park, mamy plac zabaw, huśtawkę, widzicie? I tu jest dużo różnych przykładów, nawet jest stadion, biblioteka, radiowóz, mamy numery alarmowe, więc takie różne fajne rzeczy, które się na pewno przydadzą każdego września w każdym przedszkolu, bo we wrześniu zawsze jest mowa właśnie o mieście, o bezpieczeństwie na ulicy, także to jest na pewno na wrzesień. No i po prostu też ta część może się najbardziej spodobać chłopcom, bo właśnie są różne pojazdy. Dobra, jedziemy dalej do domu. Do domu. I tutaj jedziemy pomieszczeniami i co się znajduje w danym pomieszczeniu. Na przykład, że mamy kuchnię i mamy lodówkę. I tak, zobaczmy przy lodówce.
kuchni zazwyczaj jest lodówka. Na obrazku widać 3 lodówki. Jedna lodówka, druga lodówka, trzecia lodówka. Która lodówka jest zamknięta? Tego typu pytanie. Zamknięta. Co to znaczy zamknięta? O, mam jedno dziecko, które ma z tym problem. Zamknięta, otwarta. Która? Ta jest zamknięta. Dobra. Jedna lodówka jest pusta. Co to znaczy pusta? Pusta, czyli tam nie ma żadnych produktów. Ta jest pusta. Jedna lodówka jest pełna. Tak się mówi. Pełna lodówka, prawda? Jest nie picie i jedzenie. Pytanie. Czy w lodówce można trzymać zabawki? I dziecko zależy, to nam odpowie. Można. Uważasz, że można trzymać zabawki? No i jakbym chciał, to mógłbym włożyć misia. Więc to jest okej, to jest dobra odpowiedź. No to faktycznie można. A czy powinniśmy trzymać? No i tak dalej, i tak dalej. Albo, a czy w Twojej lodówce trzyma się zabawki? Wiecie, no bo dzieciaki są czasami bystre, czasami są, wiecie, sprawdzić nas, co powiemy na taką odpowiedź, czy nas prowokują, czy nie. Dobra, mamy kuchenkę i zobaczcie, że tu jest taki znaczek właśnie, że tutaj tego przedmiotu, z tego przedmiotu korzystają tylko dorośli, no bo właśnie można się oparzyć. Mamy łazienkę, umywalkę, mydło, mycie rąk, oczywiście, w czasie COVID-u bardzo często, prysznic, biurko. I w domu często są pytania, w których, polecenia, w których zachęcamy dzieci do sprawdzenia czegoś. Czyli na przykład, to jest biurko. Czy Ty masz swoje biurko? Masz swoje biurko? No właśnie. Co można robić przy biurku? Dziecko sobie odpowiada. W tym biurku są dwie szuflady. To jest szuflada i to jest szuflada. Sprawdź, czy w Twoim biurku są szuflady, a jeśli Ty nie masz biurka, to sprawdź, czy w biurku taty, czy tam mamy, są szuflady. Ile szaf tutaj widzisz, nie? Widzimy jedna szafa, druga szafa. Czy w szafie można trzymać ser? No jeśli tutaj dziecko powie, tak, można trzymać, jakbym włożył, to mógłbym, nie, no to można, ale nie powinno trzymać sera. Dlaczego się nie powinno? Bo ser może się zepsuć. Ser trzeba trzymać w lodówce. Jeśli ser będzie trzymał w szafie, to ser po prostu będzie bardzo śmierdział. No dobra. Ale czy w szafie można trzymać sweter, nie? Co jeszcze można trzymać w szafie? Jeśli na przykład dziecko nie wie, to chodźmy do szafy, sprawdzimy, co jest w mojej szafie, nie, jako mama, można powiedzieć, sprawdzimy, co jest w Twojej szafie. Mamy różne lampy i tak dalej, i tak dalej. Więc może już nie będę Wam pokazywała. Jest salon, jest komputer. Dobra. I ostatnia część, najbardziej wyjątkowa, dlatego że mi tak jakby nie wiedziałam, jaka powinna być czwarta część. Czyli można uznać, że to jest moja 20. pozycja wydawnicza, czyli każdego dnia mówię więcej szkoła, dlatego że to już były przygotowane, a ta jeszcze nie była przygotowana. I moi obserwatorzy z Facebooka zdecydowali, że to szkoła, temat szkolny powinien właśnie być tym czwartym tematem i mi się to spodobało. I chciałam Cię zauważyć, że jest tutaj dedykacja. Tutaj. I dedykacja moim obserwatorom, którzy zmotywowali mnie do opracowania kolejnych części serii Każdego Dnia Mówię Więcej. Czyli to jest dedykacja dla Was. Czy ktoś kiedyś Wam dedykował książki? Jeśli nie, no to zobaczcie, tu jest dla Was. Ja Wam zadedykowałam. Dobra, i jedziemy dalej. I po co stworzyłam tę część? Po to, żeby na przykład przygotowywać dzieciaki do pójścia do szkoły. Czy to dzieci pełnosprawne, czy niepełnosprawne? Wiadomo, że na przykład dzieci z autyzmem mogą mieć z tym większą trudność, więc naprawdę można je fajnie przygotować, ale wszystkim innym przedszkolakom, zerówiakom można zakupić taką książeczkę właśnie, żeby się przygotować. To jest naprawdę super. Myślę sobie też, że to może być fajny prezent właśnie na pasowanie na ucznia dla takich dzieci z autyzmem. Mimo, że to już tak jakby jest po, ale no, kiedy jest to pasowanie, to jest zazwyczaj co wrzesień, więc dziecko jeszcze niekoniecznie zna całą szkołę i no. Albo na przykład na pożegnanie przedszkola. No też super prezent, nie? Dla takich właśnie na pożegnanie przedszkola. Co Cię czeka po tym, po zakończeniu przedszkola. No i więc mamy tutaj wszystkie pomieszczenia, mamy tutaj szatnię, mamy tutaj dzwonek. Okej, jeśli w Twojej szkole nie ma dzwonków, to no to ominąć. Mamy klasę, mamy sedes i pisuar, dlatego że często w szkołach pojawiają się te pisuary, no i chłopcy nie wiedzą, co tam robić. Więc żeby tam rąk nie umyć, nie? Mamy też toalety dla osób niepełnosprawnych i tutaj to jest realistyczne, to jest zdjęcie. Tu nie ma rysunku, to jest zdjęcie, żeby właśnie pokazać dokładnie, jak wygląda toaleta dla osób niepełnosprawnych. I tutaj mamy znaczki, do jakiej można pójść, tak? Czyli na przykład dziewczynka może pójść do takiej, może pójść do takiej. No i to jest to. Mamy salę gimnastyczną i tu wiecie,
To wszystko jest po to, żeby przygotować dzieci na to, co może być w szkole. Na przykład te sale gimnastyczne. Sala gimnastyczna to miejsce, gdzie można grać w piłkę, koszykówkę, siatkówkę. Często są w niej bramki. Pokaż na obrazku bramki, pokaż drabinki do spinania, czy widzisz je? No jak nie, to sobie właśnie możesz zobaczyć. Jest boisko, świetlica, biblioteka. No zobaczmy, co jest w świetlicy. Świetlica to miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, odrabiać prace domowe. Jest tam dużo gier i zabawek. W świetlicy przebywają uczniowie z różnych klas, więc no może nie w każdej szkole, ale no w zdecydowanej większości, tak żeby dziecko było przygotowane. Przychodzą tam rano, przed lekcjami oraz po lekcjach. Przy swoim przedszkolu jest sala podobna do świetlicy, czyli dzieciom można wyjaśnić. Tak jak jest sala zbiorcza w przedszkolu, to właśnie w świetlicy jest, to w szkole jest świetlica, jest biblioteka, stołówka, pusta stołówka, tutaj jest taka scenka. Chłopiec mówi, czy mogę usiąść właśnie, żeby się nauczyć, jak to na stołówce będzie. No nie wiem, czy w każdej szkole jest stołówka, ale no, żeby się przygotować. Mamy dwie tablice, mamy markery, kredy, żeby sobie odpowiednio wybrać zeszyt, książka, ołówek, gumka, długopis, nożyczki, klej. Z klejem mamy tak na przykład, to jest klej w sztyfcie. Kleje przyklejamy papier. Pamiętaj, aby po użyciu zamknąć opakowanie. Zobacz, który klej jest otwarty. No i właśnie, tu jest klej otwarty. Klej zepsuje się, jeśli będzie otwarty przez długi czas. Teraz poproś dorosłego o klej, naucz się go odkręcać i zakręcać. Nie, żeby w przedszkolu już nie, żeby w szkole już nie było z tym problemu. Mamy kredki, temperówkę. Co możemy włożyć do temperówki? Na przykład ołówki, na przykład kredki, tak? A czy możemy, no i na przykład pytania, bo można tam włożyć kredkę? Takie pytanie podchwytliwe? No tak, dobra. A czy można tam włożyć ołówek? No tak. A długopis? No właśnie, nie, długopisa nie można. Pokaż, jak rączki się ruszają, kiedy temperują kredki. No i super ćwiczenie motoryczne na nadgarstki, że tak właśnie się temperuje. Flamastry, i oczywiście tu są otwarte flamastry, też jest informacja o tym, że flamastry trzeba zatykać, bo wysną. Kiedy rysujesz flamastrami, uważaj, by nie pobrudzić ubrań. I mamy też osoby, czyli tak, mamy nauczyciela i nauczycielkę. Pana dyrektora, panią dyrektor, państwo z kuchni, pan kucharz, pani kucharka, pan konserwator, pani woźna. I tyle tak naprawdę. Czyli widzicie, to są książeczki zachęcające do zabawy, do powtarzania, do nazywania, do udawania, do jakichś gier, do zabaw ruchowych, do zdobywania nowego tak jakby słownictwa. I w ogóle tak. Tak to zakończę. Muszę tak patrzeć się, żeby nie miała tych porów pod oczami. Dzięki tym książkom jestem autorką już 20 pozycji wydawniczych, także ta była 20. I cóż mam tutaj powiedzieć? Dziękuję tym wszystkim osobom, które do tej pory korzystały z moich pomocy, czy to wydawanych w wydawnictwie Harmonia, czy to w Aksjomacie. W Aksjomacie też już dwie są opracowane i też za jakiś czas wyjdą. Bo gdyby nie wy, to pewnie wydawnictwa nie chciałyby kontynuować współpracy, także bardzo dziękuję tym osobom, które do tej pory korzystały. Zachęcam do zakupienia, można na spróbowanie jedną, one nie są drogie, tam mniej niż 20 zł będą kosztować, jak popatrzycie na różnych takich tanich księgarniach. To można spróbować w tych tanich księgarniach, można spróbować sobie z jedną częścią, jeśli ktoś chce wypróbować, czy mu to odpowiada, czy nie odpowiada. Naprawdę będzie mi bardzo miło i dziękuję za wsparcie mojej tej przygody wydawniczej. Zapraszam wszystkie osoby, bardzo mało Was tu jest, ale właśnie, no tak działa Facebook. Kiedyś na Facebooku, kiedy robiłam live'y, to było po 300 osób, a zobaczcie, teraz jest 14. Tak działa teraz Facebook. Facebook bardzo nam, twórcom, nie sprzyja. My poświęcamy swój czas, a Facebook nam ograniczy te posty i to jest naprawdę męczące, dlatego no na Instagramie też nie jest różowo, ale jednak troszeczkę lepiej, także zapraszam Was na Instagrama, Tola Terapia Życie. I tam naprawdę dużo się dzieje i wszystko opowiadam, co i jak, na bieżąco z terapią, z pomysłami do terapii ręki, do terapii różnych dzieci i w ogóle takich szkolnych, także tam Was zapraszam. No jeszcze raz zachęcam do kupowania pomocy
I chyba tyle. I widzę, że serduszka teraz poleciały. Bardzo się cieszę. Bardzo dawno tych serduszek nie widziałam, bo jak wiecie, no samego live'u bardzo dawno nie było. Także bardzo, bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. Pamiętajcie, że te książki zrobiłam dla Was, że jest dla Was dedykacja. Jeśli są pytania, to może odpowiem. Jeśli macie może jakieś pytania niezwiązane z książkami, to też Wam odpowiem. Jeszcze od razu powiem, że można zamówić w wydawnictwie Harmonia. Można też zamówić w jakichś takich swoich ulubionych księgarniach. A jeśli macie na przykład wykupionego Smarta na Allegro, ja mam i na przykład zawsze tak robię, że szukam książek na Allegro, bo tam przecież na przykład Tantis ma swój sklep na Allegro, więc gdybyście robili przez Tantis, przez ich stronę, to płacicie za wysyłkę, ale kiedy robicie to przez sklep Allegro, a macie Smarta, to nie płacicie za przesyłkę. Znaczy oczywiście trzeba też minimum 40 zł kupić, więc to jest taki myk, ale ja zawsze to tak robię. Nigdy nie kupuję książki inaczej niż przez Allegro. A to jest się reklama Allegro od razu włączyła, więc ja poproszę Allegro, żeby mi tutaj zapłacili za takie reklamowanie. Dobra, to był głupi żart. Czy będzie kiedyś szkolenie stacjonarne? No szczerze powiedziawszy, pewnie nie. Ja bardzo dużo teraz pracuję i nie wyobrażam sobie, żebym miała jeszcze pracować po prostu w weekend, żeby gdzieś wyjechać. Aha, mieszkam w Biłgoraju i nie sądzę, żeby ktokolwiek przyjechał na szkolenie do Biłgoraja, chociaż były kiedyś takie myśli, ale pewnie osób byłoby zbyt mało chętnych, żeby przyjechać do Biłgoraja na szkolenie. Natomiast szykuję i ono już jest naprawdę przygotowane, to trzeba tylko nagrać, szkolenie z matematyki, więc bądźcie na bieżąco albo zapraszam na tego Instagrama, żebyście wszystko widzieli, bo kolejne szkolenie z matematyki będzie naprawdę sztos, mam dużo filmów z dziećmi. Tak, polecałam terapię mojego dziecka z autyzmem, także no, powodzenia na szkoleniu. No właśnie, ale Asia jeździ po całym kraju, nie pracuje na etacie w szkole, tak jak ja, nie, więc to jest trochę inaczej i ja jestem bardzo mało mobilna, ja tak samochodem tylko po Biłgoraju do Zamościa ewentualnie jeszcze pojadę, nigdzie dalej, no ale szkolenie z matematyki naprawdę będzie bardzo, bardzo pomocne dla wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, dla wszystkich nauczycieli edukacji przedszkolnej, dla wszystkich terapeutów dzieci do nawet 15 roku życia, to zależy jeszcze jak się rozwijają, bo to właśnie będzie, naprawdę ja się do tego szkolenia przygotowałam i przygotowuję je od września, także naprawdę, naprawdę długo. Dobra, to tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam na Instagrama Tola Terapia Życie. Żegnam się już z Wami, pa!